Witam serdecznie. Dzisiaj przyjechałem do schronu w Bytomiu koło Szybu Bolko. Zaraz tam wejdziemy do środka, obejdziemy w koło, jak to wygląda. Tak to wygląda. Tu jest tam pod ziemią, czy chyba 3,5 metra jest to połączone do tej wieżyczki i tam powinno być wejście. Jak i wejście, powinna tam być drabinka. Zaraz tam wyjdziemy na dół i zobaczymy, jak to tam wygląda. Świecimy, bo nie wiem, czy tu tak. Tu jest tak samo zejście w dół. Ja mówię, gdzieś no 4 metry, a jakby więcej będzie. Ale wejdziemy od drugiej strony. Dobra. Idziemy w tamtym kierunku. Widać, fajnie by było, jakby ktoś to posprzątał i zadbał o to. Jest to zrobione, jak widać, takie wieżyczki wartownicze. Dobra, idziemy do schronu przeciwlotniczego tamtej strony. A kto ma blisko, niech pada, niech sobie zwiedzi, zejdzie na dół. Warto zejść. O, gdzie to jest? Numerem 41. Dobra, idziemy na dół. Trzeba powoli, żeby nic nie połamać. Jest błoto. To jest to śliskie. O, ślisko jest. Jakieś drzwi, a nie paleta. Idziemy. Drzwi drewniane, gdzie drzwiami nic nie ma. Słyszałem, chyba coś tu idzie, albo straszy. Jest wentylacja ręczna. I tu coś widać, czy nie? Trzeba uważać, żeby nóg nie połamać. Prawdopodobnie, że niekiedy tu woda jest i nie można wyjść, a teraz wody nie ma, także można spokojnie wyjść. Tu chyba było, na pewno były drzwi. Zawiasy zostały. A teraz wyjdziemy do środka. Pooglądamy. Widać schron. Ma gdzieś długości około 15 metrów, tak jak to było u góry widać. W kształcie owalnym, jak rura. Wszystko nitowane. Ławeczki po obu stronach. No już, jak widać, wszystko wymaga remontu.
Także wchodzę do środka i zobaczymy, co tam będzie dalej. Dobrze, że nie ma wody. Dokąd to się dojdzie? Wszystko zardzewiałe. To co? W ogóle to jest całe metalowe i spód. A tam jest wyjście, już widać. I potem u góry jest ta wieżyczka, to tam właśnie jest wyjście z tego schronu. Widać, że chyba ktoś tu chodził. O, już prawie jesteśmy. To gdzieś 15 metrów. 15 metrów będzie jaglica. A tu co widać? Tam drabinka jest, śmieci, włos. Dobra, wycofujemy się powoli. Nic tu więcej nie ma. Oprócz tych ławeczek zgniłego drewna. No i tu rura chyba. Ta rura to nie wiem, czy wentylacyjna. Jakoś chyba iść ostrożnie, żeby nóg nie połamać. Ale robi wrażenie. Skrony robi wrażenie. Można się przewrócić. Także warto przyjechać i zobaczyć. Kurde. Widać tu coś jest. Nic nie widać. Tak. Ta rura jest do wentylacji. Jest tu połączona. Ciekawe, czy działa, już nie działa. Wszystko zardzewiałe. Teraz pozostało wyjść. Kurde, szkoda, że tego o to nikt nie dba. Gaśnik tu. Pierony. Śmietnik zrobili. No a teraz wyjść, żeby nóg nie połamać. A na placu pada, a na wprost szyb, bolko. Także jeżeli się podobało, zostawić lajka, subskrypcję. No i zapraszam, kto blisko mieszka, podjechać do Bytomia i sobie zwiedzić koło szybu Bolko. Na takim placu jest schron. Jest jakiś drugi budynek, ale co tam jest na dole, tam nie będę wchodził. Schody zgnite, także tam niebezpiecznie.